OK, Szanowni Państwo, witam serdecznie. Mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Czas teraz opowiedzieć o trybie edycji, a konkretnie o czymś, co ma tajemniczą nazwę Knife Project. Proszę zobaczyć, jak świetne jest to narzędzie. W skrócie, to narzędzie służy do rozcinania obiektów za pomocą. Innych obiektów. I na przykład możemy zrobić coś w tej kostce. Aby rozciąć ją w jakiś dziwny sposób, dodam do sceny także plane'a. Odsunę go trochę na bok i ustawię tak, żeby zasłaniał mi tę kostkę. A no powiedzmy sobie, gdy będę patrzył z jakiegoś tam miejsca, na przykład w ten sposób. O. Teraz ten plane zasłania kostkę. Może tak go ustawię, żeby nachodził nawet na narożnik. No i teraz spróbujemy za pomocą tego plane'a wyciąć w kostce dokładnie taką dziurę, jakaby wypadała, gdybym teraz odrysował jedno na drugim. Aby takie coś zrobić, w takim ustawieniu obiektów, jakie tu mam, muszę na początku zaznaczyć tego małego plane'a, następnie wcisnąć Shift i zaznaczyć kostkę. Zatem mam zaznaczone dwa obiekty. Tak wygląda Outliner w tym momencie. Cube zaznaczony jako aktywny plane zaznaczony, ale nieaktywny. I teraz trzeba wejść do trybu edycji. Jak wcisnę tab, to oba obiekty nadal będą zaznaczone, ale oczywiście będę w trybie edycji tylko dla kostki. Następnie wciskam klawisz T i wybieram sobie z narzędzi edycyjnych, które są zgrupowane tutaj w jednym ładnym miejscu, coś takiego jak Knife Project. To jest ten okrutny guzik. Naciskam go i bam, gotowe. Mogę wcisnąć nawet klawisz Z i widzę, że coś się tutaj stało. Jeżeli teraz Obrócę scenę, to się okaże, że rzut jednego obiektu na drugi wyciął w tym drugim obiekcie elegancko nową geometrię. I to jest właśnie Knife Project. To jest nóż w tłumaczeniu takim wolnym sprojektowany, rzucony, zrzutowany w jakimś kierunku. No w tym przypadku to był akurat taki kierunek. Nie chcę być na miejscu tej kostki, ale możemy zrobić nawet bardziej skomplikowane rzeczy. A więc może wygumkuję to, co tu na baz grałem, to jest gillis pencil, o którym też będzie trzeba zrobić tutorial. Usunę te dwa obiekty. I teraz dodam sobie na przykład nieszczęsną Susan. Ona tylko czeka na to, aż coś jej zrobimy. W związku z tym, jeżeli ona tutaj już będzie, dodam do niej modyfikator subsurf, dam apply, po to, aby uzyskać gęstą geometrię. Na małpce. No i teraz możemy wyciąć w tej małpce na przykład dziurę. Taka dziura może być zrobiona ze zwykłego kółka. I tutaj jest ważna rzecz. Każdy obiekt, którym będę chciał wyciąć coś na innym obiekcie, musi mieć wyraźnie zaznaczoną krawędź. A więc taka krawędź jak na kółku jest ok. Natomiast gdyby to była kulka, to już nie będzie ok. Gdyby to był sześcian, też nie będzie ok. Muszę mieć krawędź zaznaczoną, czy też dostępną w tym obiekcie, po to, aby ten modyfikator działał. Ustawię teraz te obiekty tak jak bym chciał, robię takie rzutowanie, no możemy wyciąć kawałek oka, łuku brwiowego i kawałek głowy na przykład, taka projekcja byłaby całkiem stosowna myślę, może być nawet taka. Proszę też zauważyć, że to kółko tutaj będzie przenikało przez geometrię, która sama siebie zasłania, tutaj ten łuk brwiowy zanim, zanim gdzieś tam w głębi jest jeszcze kawałek głowy, jak zajrzę to widać, że jest taka dolinka, tak czy inaczej jest to obiekt bardziej skomplikowany dlatego możemy go wypróbować. A więc znowuż procedura jest taka sama. Zaznaczam kółko i teraz klikając Shift, wciskając Shift, klikam prawym klawiszem na małpę, aby ją zaznaczyć i wchodzę do trybu edycji przez klawisz np. Tab. Wybieram narzędzie Knife Project i nagle Blender myśli, liczył jakąś dłuższą chwilę, uwaga i jest. Zrobiło się. I teraz proszę zobaczyć, że to wygląda tak, jakbym patrzył przez jakieś kółko na tą swoją małpę. Tak dokładnie zadziałała ta projekcja. Ponieważ tutaj bardzo dużo wierzchołków, to ta operacja była na tyle złożona, że trwała dość długo, ale tak czy inaczej wszystko się ładnie udało. Proszę zobaczyć, jak to fajnie teraz wygląda. To jest sposób na wycięcie dziury w takim małpiszonie. Wszystko tutaj się ładnie wycięło, jak leciało na odlew. Proszę też zauważyć, że jeżeli usunę na przykład te krawędzie, które są zaznaczone, no może trochę za dużo wywaliłem wierzchołków, chyba też nie usunę, usunę ściany. O. To tworzy mi się elegancka dziura. Widać też, że małpka to są dwie osobne siatki, a więc tak naprawdę mogę ciąć na odlew, jak przystało na porządny modyfikator. To jest narzędzie nieinterakcyjne. A więc oznacza to, że mogę zrobić takie wycięcie, ale nie mam zbyt wielu możliwości jego późniejszej edycji. Jeżeli chcę zrobić kolejną dziurę i zrobić tej małpce jeszcze coś straszliwego, wystarczy, że zaznaczę takie kółko pomniejsze trochę, na przykład ustawię je gdzieś tutaj. Znowuż później zaznaczę małpę, wejdę do trybu edycji i znowuż nacisnę Knife Project. Bam. I proszę zobaczyć, zostały wycięte moje ściany. Jednocześnie zaznaczone. Mam tutaj tylko jedno narzędzie, które mogę zmodyfikować. Jest taka opcja jak cut through, czyli tnij na przestrzał przez wszystko. Ale wydaje mi się, że już teraz to wszystko jest tutaj ustawione i powinno działać. To jest coś, co już teraz działa. Jeżeli zaznaczę taką opcję, to nie widzę, żeby tutaj coś się zmieniło. A właśnie, jest odwrotność chyba. No właśnie. Więc mieliśmy odwrotne działanie. Jeżeli teraz włączę, to proszę zobaczyć, jest pewna możliwość zmiany działania tego narzędzia, a więc istnieje pewien jeszcze taki sposób na to, żeby... Coś poprawić. Widać też, że nie do końca to narzędzie działa w sposób dokładny, bo na przykład tutaj zabrakło trochę linii rozcięcia. Być może ten plane, który leży w tym miejscu, już nie znalazł się na osi odpowiednio zanurzonej w ten rzut perspektywiczny i dlatego nie został przecięty. Więc takie drobne przypadki mogą się zdarzać i trzeba mieć to na uwadze. Tak czy inaczej, te ściany również mogę wywalić. No i teraz mam opiszona, z którego naprawdę sporo zostało wyjedzone. W każdym razie fajnie wygląda. Przynajmniej przeciąg będzie miała w głowie. Dobra, dzięki za uwagę. To było narzędzie Knife Project.